kolejne klasy drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu z uniwersyteckim patronatem. Dwie klasy nowych kierunków technicznych w Sandomierskiej Szkole objęła patronatem Politechnika Świętokrzyska. Podpisanie aktu porozumienia w tej sprawie odbyło się dziś w trakcie uroczystości związanych z zakończeniem roku szkolnego. Klasami patronackimi Świętokrzyskiej Uczelni będą klasy o profilu inżynieryjno-ekonomicznym i planistyczno-menedżerskim. Mam nadzieję na owocną współpracę z Politechniką Świętokrzyską. Z racji tego, że w tym roku mamy nowe profile w naszej szkole, postanowiliśmy, aby kierunki techniczne objęła patronatem swoim Politechnika Świętokrzyska. Tak jak już mówiłam na swoim tutaj wystąpieniu w szkole, jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ kierunki techniczne są taką przyszłością, napędzają gospodarkę, tak jak wspomniał również pan profesor Stanisław Adamczak. Więc myślę, że współpraca na tym polu będzie pomagała uczniom w wyborze przyszłych kierunków studiów, a również te profile ścisłe, które są u nas, czyli ekonomiczno-inżynieryjny oraz planistyczno-menedżerski, na ścisłą współpracę opartą na doświadczeniach, na praktykach, na odwiedzaniu Politechniki Świętokrzyskiej. Współpraca z Politechniką Świętokrzyską stanowi olbrzymie wsparcie dla szkół ponadpodstawowych. Jak powiedział profesor Stanisław Adamczak, były rektor Politechniki Świętokrzyskiej, uczniowie przede wszystkim mogą poznać swój przyszły zawód lub kierunek studiów od strony praktycznej. W ramach współpracy oferowane są m.in. tematyczne wykłady i wizyty studyjne na uczelni. To wsparcie jest, bym powiedział, bardzo szerokie. Będziemy obejmować patronatem klasy, szczególnie o profilu matematyczno-fizycznym. W tym zakresie, że będziemy tutaj delegować nauczycieli akademickich, którzy będą przeprowadzali wykłady. Wykłady takie popularno-naukowe, ukierunkowane na to, żeby zachęcić młodzież do studiowania kierunków technicznych. Bo wiadomo, że kierunki techniczne pozwalają uzyskać zawodowy tytuł inżyniera, a inżynier to jest tak zwany oficer produkcji, oficer w zakresie działalności gospodarczej, podmiotów państwowych, prywatnych. W związku z tym to jest jeden obszar, a drugi obszar to będziemy chcieli popularyzować kierunki techniczne w tym zakresie, że będziemy organizować różnego typu imprezy na terenie Politechniki, jak na przykład dzień otwarty dla osób zainteresowanych, a przede wszystkim realizujemy bardzo ciekawy program, tak zwany Polubus, polegający na tym, że autokar Politechniki Świętokrzyskiej przywozi zainteresowanych na teren Politechniki, żeby każdy zainteresowany studiowaniem kierunków technicznych mógł zobaczyć, jak wygląda uczelnia techniczna. Objęte patronatem przez Politechnikę Świętokrzyską klasy to kolejne klasy w tej szkole z uniwersyteckim wsparciem. Kilka tygodni temu Izba Radców Prawnych z Kielc swoim patronatem objęła klasy profilu humanistyczno-prawnego. Z objęcia patronatem kolejnych klas Kościuszki cieszy się również wicestarosta sandomierski Paweł Niedźwiedź, który przyznał, że takie działania nie tylko wpływają na zainteresowanie szkołą, ale również pomagają w wyborze wymarzonego zawodu. Wspaniała sprawa. Wygląda na to, że szkoła nie będzie tylko kształcić humanistów, przyszłych prawników przy patronacie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, ale także przyszłych inżynierów przy patronacie Politechniki Świętokrzyskiej. Ogromne podziękowania dla rektora Politechniki, pana profesora Adamczaka, za zaangażowanie, za to, że mu się chce, za to, że pamięta skąd jest i za tą pomoc dla dzieci, bo to przecież dla nich jest wszystko robione. Uczniowie, którzy opuszczają te mury szkoły, już są bardziej ukierunkowani na to, co chcą w życiu robić. Już uzyskują wiedzę na temat tego, co będą robić na studiach, na poszczególnych kierunkach studiów, na które się dostają. Także myślę, że to głównie o to chodzi. W najbliższych planach Sandomierskie Liceum będzie chciało uzyskać kolejny patronat, o który poprosi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Katarzyna Kaszluga, STV Info.